Zacznijmy w takim razie od początku, to znaczy jak trafiłeś do tego serialu, jak wyglądał casting? No to jest historia, anegdotka, akurat idealna pod to pytanie, ponieważ pozdrawiam tutaj mojego bardzo serdecznego przyjaciela Gabrysia, został mi podesłany link do castingu. No i stwierdziłem, że to jest najlepszy moment, żeby podtoczyć moją karierę aktorską dalej. I zgłosiłem się, zostałem zaproszony do siedziby TVN-u na casting. Casting przebiegł bardzo szybko. Dostałem teksty tak naprawdę na wieczór przed castingiem, ale uczyłem się chyba do 3 w nocy. Wydaje mi się, że poszło mi bardzo dobrze. No, inaczej by mnie tu nie było. Natomiast casting sam w sobie był może nie stresujący, ale był na pewno wyzwaniem. To był jeden z moich pierwszych castingów, w których musiałem się pojawić na takim recallu, żeby się rzeczywiście zaprezentować, zapozować, zagrać w bardzo ciemnym pomieszczeniu sam przed kilkadziesiąt osób oglądało mnie, żebym się zaprezentował. No i tak, wymyśliliśmy od razu na castingu imię do mojego serialu, ponieważ nazywam się Simba w serialu i z tym właśnie wiąże się krótka anegdotka. Była sytuacja, w której cały czas grałem w spiętych włosach. I producentka poprosiła mnie, żebym rozpiął do zdjęć. No i jak rozpiąłem i zarzuciłem włosami, a jestem blondynem z długimi włosami, jak na faceta przynajmniej, no to razem z jedną reżyserką powiedziały, że no ty to wyglądasz jak lew. No i bardzo śmieszna sytuacja, bo odkąd zacząłem zapuszczać włosy, mój tata zaczął nazywać mnie Simba. No i w momencie, w którym to powiedziałem, cała sala w śmiech i powiedzieli, że no to mamy już imię dla ciebie jako trenera. No i tak zostałem trenerem Simbą w serialu. Gdybyś miał komuś doradzić, w jaki sposób rozpocząć swoją drogę, karierę w serialach, to co byś doradził? W serialach? Nie bać się, próbować, zgłaszać się wszędzie. Najważniejsze na początku to zostać dostrzeżonym, wyrobić sobie kontakty, opinie, poznać jak najwięcej ludzi, popróbować jak najwięcej rzeczy, zagrać w różne postacie, w różnych serialach, może w jakimś filmie ktoś znajdzie jakiś angaż. Dla każdego jest miejsce, na każdego jest ścieżka i tylko trzeba po prostu w siebie wierzyć. Ja jeszcze kilka lat temu byłem dość otyłym, może nie jakoś bardzo nieśmiałym, ale no, byłem na pewno wycofanym człowiekiem i pewnego dnia po prostu powiedziałem sobie, że dość. Trzeba się wziąć za siebie, wziąłem się za siebie, zrobiłem formę, stwierdziłem, że mój wygląd, jakby mam predyspozycję do tego, żeby występować przed kamerą. No i tak zostałem aktorem, można tak powiedzieć. Najważniejsze to jest się nie bać i nie zwracać uwagi na to, co ludzie mówią, bo ludzie po drodze na pewno będą mówili, że a nie nadajesz się, a może tego nie rób, może to nie jest dla ciebie. Nie, róbmy wszyscy to, na co mamy ochotę i dopiero końcowy rezultat będzie, może zostać oceniony tak naprawdę. Drodzy widzowie, serialowy Max z Sekretów Życia zaprasza was do oglądania emisji o 16:55. Oczywiście subskrybujemy przeambitnie.pl na YouTubie. Komentujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia na antenie.